Cześć, nasze kochane świąteczne elfiki. Cześć wszystkim. Pozdrawiamy w ogóle Poland. No, to witamy tutaj wszystkich zapominalskich, spóźnialskich, tych, którzy nie mieli do tej pory czasu, albo zabrakło im inspiracji do prezentów, bo to materiał przede wszystkim dla was. Ale jeżeli wy, ci, którzy teraz oglądacie, macie już absolutnie wszystkie prezenty zakupione, to może znajdziecie coś dodatkowego tak dla samych siebie, albo na przykład zostawicie sobie nasze propozycje na następny rok. Tak. Witamy także wszystkich hardkorowców, którzy postanawiają kupować prezenty zawsze na ostatni moment. Tak jak na przykład Dawid. I tutaj też chciałam zaznaczyć na samym początku, że nie kupowaliśmy, nie zamawialiśmy nic specjalnie do tego materiału, więc wszystkie rzeczy, które tutaj zobaczycie, to albo są rzeczy, które zamówiliśmy dawno, dawno temu, albo od kogoś dostaliśmy, albo są... I tutaj uwaga, mam nadzieję, że nasi przyjaciele wyjątkowo tego odcinka akurat nie oglądają, są właśnie naszymi prezentami dla kogoś innego, albo tak jak w przypadku filmów, które tutaj będą, dostaliśmy je od dystrybutora. Więc jeżeli chodzi o nowości, to będzie ich tutaj relatywnie niewiele, znacznie więcej będzie takich rzeczy, z których korzystamy już od dłuższego czasu. A w opisie pod tym materiałem znajdziecie prawdopodobnie linki do absolutnie wszystkich rzeczy, o których tutaj będziemy mówić, więc jeżeli coś was zainteresuje, no to do opisu. Tak. I dodatkowo większość, jeżeli nie wszystkie z tych rzeczy można też kupić w sklepach stacjonarnych, więc jeżeli chcecie, to możecie po prostu iść do sklepu, no ale to już jest wasz wybór. A skoro to kanał filmowy, tak mi się przynajmniej wydaje, to może zacznijmy po prostu od filmów, no bo nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy trochę o filmach nie pogadali. I słuchajcie, to jest taki czas w roku, kiedy mnóstwo osób zaopatrzyło się na przykład w nowe konsole, albo postanowiło sobie kupić konsolę starszej generacji, ale z napędem UHD. I z tego względu właśnie postanowiliśmy wam polecić kilka rzeczy, które będą takimi idealnymi benchmarkami do dużych telewizorów, do właśnie takiego sprzętu, żeby oglądać filmy w jak najlepszej możliwej jakości. I skoro teraz Bonda nie było, a miał być, to myślę, że idealnym przykładem takiego benchmarka będzie Skyfall, czyli chyba jeden z najładniejszych, najlepiej wyglądających Bondów, jakie kiedykolwiek powstały. I co najważniejsze, nawet jeżeli nie macie napędu UHD, to te wydania można kupić zarówno w wersji 4K, jak i w wersji Blu-ray, więc tak powiedzmy patrząc przyszłościowo, że kiedyś ten napęd się pojawi. My wam tutaj pokazujemy Skyfall, bo to jest jeden z naszych ulubionych, tych nowych powiedzmy Bondów. Oczywiście inne filmy z tej serii też znajdziecie w tych nowych wydaniach i wydaje mi się, że to jest dobry prezent właściwie dla kinomana w każdym wieku. A poza tym, no prawda jest taka, że w takiej jakości tego filmu nie znajdziecie na streamingach, no przynajmniej nie w Polsce. Tak, mimo wszystko warto pamiętać o tym, że serwisy streamingowe, nawet jeżeli mają format 4K, to on zawsze jest w jakimś sensie stratny względem filmów na krążkach. Więc jeżeli naprawdę zależy wam na tym, żeby ta jakość była jak najlepsza, no to myślę, że taki Skyfall w 4K to będzie bardzo dobry wybór. A teraz mała świeżynka w zestawieniu, ponieważ ten rok był dosyć specyficzny, nie wszyscy mieli okazję obejrzeć ten konkretny film na wielkim ekranie, na przykład IMAX-a, więc myślę, że idealna okazja się właśnie nadarzyła, ponieważ Tenet wyszedł właśnie w wariancie UHD i zawiera także wersję Blu-ray oraz masę dodatków. Wybraliśmy tutaj akurat Tenet, ponieważ wydaje mi się, że to był jeden z najgłośniejszych mimo wszystko filmów tego dziwnego roku. To będzie dobry pomysł na prezent dla tych kinomanów, którzy właśnie podążają za nowościami, a może akurat nie zdecydowali się na to, żeby chodzić do kina wtedy, kiedy ten film na ekranach był. I tak, jeżeli widzieliście naszą recenzję, to oczywiście, że mieliśmy kilka zastrzeżeń do tego filmu, przede wszystkim ze względów fabularnych, ale to jest jeden z tych filmów, które jeżeli macie oglądać i jeżeli chcecie faktycznie podejść do tego seansu, zmierzyć się z tym filmem, no to trzeba go obejrzeć właśnie w jak najlepszej możliwej jakości, no bo halo, to był film, który był kręcony kamerami IMAX, on był przeznaczony właśnie do tego, żeby go w jak najlepszej możliwej jakości oglądać. Ponad godzina dodatków o castingu, fabule, scenografii, zdjęciach, plenerach, kostiumach, muzyce, kręceniu najbardziej spektakularnych scen i nie tylko, tak przynajmniej twierdzi pudełko, ale to jest właśnie moim zdaniem wyższość wydań fizycznych nad wydaniami cyfrowymi, to znaczy można sobie jednak poświęcić ten czas na dodatki. Tak, i jeżeli ktoś faktycznie jest fanem danego filmu, albo danego reżysera, albo danego aktora, no to powinien to mieć na
na półce. I skoro już jesteśmy przy tych rzeczach, które każdy kinoman, każdy fan powinien mieć na swojej półce, to jest też kolejna rzecz, o której chcieliśmy wam powiedzieć, na którą bardzo mocno czekaliśmy od wielu miesięcy, a mówimy o Władcy Pierścieni na krążkach 4K w wersji kinowej oraz rozszerzonej, czyli tej, na której nam najbardziej zależało. Tak, bo właściwie od lat szukaliśmy tych filmów właśnie w wersjach rozszerzonych, bo wszędzie dostępne są tak naprawdę w tych podstawowych, które wszyscy oglądali w kinie. No a my chcieliśmy oczywiście więcej, jak zawsze, bo my potrzebujemy kilkunastu godzin maratonu Władcy Pierścieni. I jeżeli wy też, albo ktoś z waszej rodziny czy ze znajomych jest naprawdę mega fanem Władcy Pierścieni, to sądzę, że w tym momencie nie znajdziecie dla niego lepszego prezentu. I od razu mówię, że to wydanie to jest najdroższy z prezentów, które pojawią się w tym materiale. On swoje faktycznie kosztuje, ale jeżeli jesteście w takiej sytuacji, że chcecie komuś zrobić taki wyjątkowy, specjalny podarunek, albo na przykład z kimś z rodziny właśnie czy ze znajomych możecie się zrzucić na jeden duży prezent dla danej osoby, to ja bym wybrała to. I przy okazji tego wydania warto porozmawiać o kilku rzeczach, mianowicie to, co trzymam w ręce, to jest wyłącznie wydanie 4K, ono zawiera 9 płyt, zarówno tą wersję kinową, jak i wersje rozszerzone, które są podzielone, każdy film jest podzielony na dwie płyty. I tutaj warto także poruszyć kwestię koloryzacji tego filmu, to znaczy w tym konkretnym wydaniu wygląda ona nieco inaczej niż w poprzednich wydaniach fizycznych i widziałem też, że sporo było szumu w sieci wokół tego, że niektórzy byli bardziej fanami tej pierwszej koloryzacji, niektórzy tej drugiej. Jak odpaliliśmy to na telewizorze, to wygląda absolutnie znakomicie, a przede wszystkim brzmi cudownie. Nie mogłam w to uwierzyć przez chwilę, że ten film może brzmieć nie tak, jak go pamiętam, tylko znacznie, znacznie lepiej. No ja się jaram, bo wiem, że na pewno w okresie świątecznym z naszymi przyjaciółmi zrobimy sobie maratonik, już się umówiliśmy. I tutaj ja się przyznam, że nie widziałem Władcy Pierścieni od czasu, kiedy po raz pierwszy wyszły wersje rozszerzone. Więc, ja też! Więc teraz będzie świątecznie idealny moment na to, żeby sobie urządzić powtórkę. A teraz porzućmy na chwilę filmy i skupmy się na serialu, bo mamy tutaj Czarnobyl na Blu-rayu i polecam wam to wydanie z jednego konkretnego względu. Czego by nie mówić o serialach i produkcjach HBO, jak bardzo znakomite by nie były, platforma sama w sobie pozostawia wiele do życzenia w kwestii jakości. I póki do Polski nie wejdzie HBO Max, to może wciąż pozostawiać. Natomiast w wersji fizycznej będziecie mogli obejrzeć ten serial wreszcie w tak dobrej jakości, jak zażyczyli sobie tego twórcy. Nie będzie tam straty, powiedzmy, w tych scenach nocnych, czy tych scenach takich mrocznych dosyć. I trochę liczę na to, że znajdziemy czas na małą powtórkę właśnie w te święta. Jeżeli oglądaliście nasz materiał na temat właśnie tego serialu, no to wiecie, że był jednym z naszych ulubionych właściwie z ostatnich lat i wydaje mi się, że trafi do bardzo wielu osób tak naprawdę, niezależnie od wieku. Jeżeli wy już na przykład widzieliście ten serial i wam również się podobał, to być może to będzie dobry pomysł na prezent dla rodzica, kto być może też nie korzysta na przykład z aplikacji HBO, albo nie chce, nie wiem, podłączać tam swojej karty i tak dalej, i tak dalej. To jest też dobre właśnie wyjście dla tych osób, które nie korzystają ze streamingu właśnie z tych powodów. I tutaj jeszcze raz warto podkreślić przewagę wydań fizycznych nad wydaniami cyfrowymi, ponieważ mamy tutaj sporo dodatków. Są dwie płyty, na których są właśnie wszystkie odcinki oraz dodatki specjalne. Jest tego całkiem sporo. Mamy tutaj materiały za kulisami, poznaj głównych bohaterów, czym jest Czarnobyl, moment kluczowy, proces i od scenariusza po ekranizację. Jeżeli chodzi o wydania fizyczne, to już skończyliśmy, ale to nie jest jedyny prezent, powiedzmy, czy pomysł na prezent raczej, który związany jest bezpośrednio z filmami. Bo z tego miejsca chcieliśmy was gorąco zachęcić do tego, żeby wspierać swoje ulubione kina. I większość chyba w tym momencie kin studyjnych ma takie opcje, żeby kupić u nich na przykład cegiełkę albo jakiś kupon, który wiadomo, w momencie kiedy kina będą otwarte, będzie można wymienić na normalny bilet. A to, że kupicie właśnie taki voucher w tej chwili, na pewno pomoże niektórym z nich przetrwać, bo sytuacja jest bardzo trudna i chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Kolejną opcją na to, jak pomóc swoim lokalnym kinom, jest na przykład platforma mojeekino.pl, na której można wypożyczać i oglądać filmy cyfrowo, wybierając właśnie to kino, które chcemy bezpośrednio wesprzeć, a tam jest cała lista właśnie kin, które możemy wspierać.
Tak, i oczywiście pamiętajcie też o tym, jeżeli na tym wam zależy, jeżeli zależy wam na kulturze, że inne instytucje kultury również są w bardzo trudnej sytuacji, więc podejrzewam, że podobne cegiełki czy podobne spektakle online znajdziecie na stronach czy na fanpage'ach swoich ulubionych teatrów, ale tutaj chciałam jeszcze jedną rzecz podkreślić. Nawet jeżeli nie kupujecie w ogóle płyt muzycznych w wydaniu fizycznym, pomyślcie o polskich muzykach, o tych, którzy wydali płyty w tym roku, może nie tych nawet z topu, bo oni sobie zawsze jakoś poradzą, ale sprawdźcie, co tam słychać u tych waszych ulubionych, trochę mniejszych twórców i może warto czasami wydać te 3 czy 4 dyszki na płytę, która po prostu nawet miałaby stać na półce albo komuś umilić nie jeden wieczór. Ja wiem, że trudno w to uwierzyć, ale w tym momencie trzymam w swojej dłoni niewidzialną płytę Marcina Januszkiewicza, którą kupiliśmy, ale jeszcze nie zdążyła dotrzeć przed realizacją tego materiału, więc uwierzcie nam na słowo, że wspieramy polskich artystów. Wyjątkowo w tym roku, zamiast polecać wam książki związane z filmami, które pojawiały się i w poprzednim poradniku, i nawet w filmowych gadżetach. W filmowych gadżetach, tak, książki w filmowych gadżetach. Świetnie, dobrze to zrobiliśmy. Yeah! No co ci chodzi? Było spoko. W tym roku, w tym poradniku mamy dla was propozycje serialowe. A dlaczego książki akurat serialowe? Bo wydaje mi się, że one będą świetne i dla tych, którzy pokochali jakiś serial i chcą się dowiedzieć o tym uniwersum, powiedzmy, czy o tych bohaterach więcej, ale też dla tych, którzy jakiś serial kochają, a następny sezon będzie w przyszłym roku. No i co tu zrobić na przeczekanie? Tak, poza tym zawsze warto uzupełnić sobie taki seans, powiedzmy, serialu czy filmu o lekturę, na podstawie której dana produkcja powstała. I tak jest na przykład w przypadku Króla Szczepana Twardocha. Cały czas jest emitowany serial na Kanal Plusie, jeszcze się nie zakończył, bodaj pod koniec grudnia się pojawi ostatni odcinek. Ja myślę, że to jest dobry pomysł na to, żeby sobie Króla przeczytać. Po prostu. Tak, i na pewno jeszcze długo o tym serialu będzie głośno, ale ja tę książkę polecam też niezależnie w ogóle od serialu. Okay. Warto ją przeczytać. Ale oczywiście to nie jedyna nasza propozycja, jeżeli chodzi o te książki, na podstawie których powstały później seriale, bo mamy na przykład tutaj Outsidera w nowym wydaniu, właśnie z okładką już serialową, i bardzo często to się zdarza w przypadku produkcji HBO, że wznawiane są wydania literackich pierwowzorów właśnie z okładkami już pochodzącymi z kadrów z serialu, ale na przykład też w takim wydaniu pojawiły się Mroczne materie i jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to jeszcze nie jedną książkę w tym wydaniu właśnie znajdziecie serialową. Wiecie jak jest, jak ktoś jest fanem jakiegoś serialu, to zawsze mu warto kupić coś w pokroju, na przykład Przyjaciele, ten o najlepszym serialu na świecie. W ogóle w ciągu ostatnich 2 lat pojawiło się całkiem sporo różnych książek na temat tego serialu, łącznie z książką kucharską, z przepisami. Ciekawa jestem, czy jest tam to dzieło Rachel. Krem dobre, dżem dobre, mięso dobre. No i oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdyby w odcinku w jakikolwiek sposób nie pojawił się obligatoryjny Fincher, tym razem troszeczkę inaczej, ponieważ chodzi nam o pierwowzory literackie w serialu Mindhunter. Pokazywaliśmy te książki bodaj na Instagramie naszym i pojawiały się także chyba w recenzji właśnie Mindhuntera sezonu drugiego, ale myślę, że to jest idealna rzecz dla tych, którym serial się po prostu bardzo, bardzo podobał, tak jak nam, bo pozwala po prostu uzupełnić to, co wiemy z serialu, to, co wynieśliśmy z serialu, o jakąś taką wiedzę odnoszącą się bezpośrednio do tego, jak ten proces wyglądał w rzeczywistości. Tak, i oprócz tego, że jest to dobry prezent dla fanów serialu, to wydaje mi się, że jest to w ogóle dobry prezent dla ludzi, którzy mocno siedzą w klimatach true crime. Nadal pozostajemy w temacie książek, ale tym razem skupimy się na książkach dla graczy. Jeżeli macie graczy w rodzinie albo wśród znajomych, a na przykład nie wiecie, czy zagrali już w daną konkretną grę i co im wtedy sprawić nowego, to warto byłoby się zainteresować, jaką grę do tej pory polubili i może coś dookoła tego spróbować wykombinować. Tak, więc zacznijmy może od albumu na temat Cyberpunka 2077, który to kosztuje bodaj 69 zł, dostaliśmy go od wydawnictwa Znak, za co serdecznie dziękujemy, natomiast ten album jest absolutnie fantastycznie wydany. To znaczy, oczywiście mamy papier kredowy, oczywiście mamy stos ilustracji,
informacji, stos informacji na temat tego świata, w którym przyjdzie nam grać ostatecznie. I niezależnie od tego, czy w tę grę graliście, albo czy osoba, której chcecie sprezentować ten album, grała w tę grę, czy nie, to myślę, że to jest idealny prezent dla kogoś, kto jest po prostu zafascynowany samym tym światem cyberpunka jako takiego. Tak się składa, że dzisiaj robiłam zakupy na stronie internetowej Znaku, takie totalnie prywatne. No. I wysłali moje zamówienie już po godzinie, co oznacza, że prawdopodobnie jutro książki będą u mnie, co oznacza, że prawdopodobnie jeżeli wy zamówicie w tym momencie jeszcze jakąś książkę, to przed świętami powinna przyjść, bo to tempo jest błyskawiczne. Z kolei z moich zamówień, ja sobie ostatnio zamówiłem taką książkę pod tytułem Masters of Doom, opowiadającą o powstawaniu najbardziej kultowych strzelanek w historii gier wideo w ogóle, czyli Dooma oraz Quake'a, opowiadająca oczywiście o Johnie Romero i Johnie Carmacku, którzy stworzyli, jak sam opis tutaj sugeruje, imperium growe, czyli id Software. I co ciekawe, zainteresowała mnie ta informacja, bo nie wiedziałem o niej wcześniej, mianowicie na końcu jest napisane, że w 2019 roku bracia James i Dave Franco kupili prawa do stworzenia serialu na podstawie tej książki. Także wszystko się łączy, kochani, wszystko się łączy. Słyszałem mnóstwo bardzo pozytywnych opinii na temat tej książki, już nawet w wydaniu anglojęzycznym, jeszcze zanim trafił się przekład polski, więc serdecznie polecam brać w ciemno. A teraz, łącząc te dwa światy, czyli świat filmowy oraz świat gier, mamy dla was karciankę, którą dostaliśmy w prezencie od naszych serdecznych przyjaciół. Zdążyliśmy ją już przetestować ostatnio. Nazywa się, uwaga, spoiler. I cała gra polega na tym, że mamy na przykład opisać jakiś konkretny film, unikając trzech kluczowych słów, które byłyby właśnie spoilerami. Czyli takie tabu, tylko w wersji filmowej, powiedzmy. Naprawdę całkiem fajna rzecz, szczególnie dla tych, którzy być może nawet nie widzieli wszystkich tych filmów, ale po prostu interesują się kinem i wiedzą, o czym jest dany film, czym jest dany film i tak dalej. Tak. I na tyle są proste zasady tej gry, że nawet osoba, która nie widziała danego tytułu, jest w stanie tak przedstawić dane hasło, żeby po prostu iść w skojarzenia ze słowami, które w tym tytule się znajdują na przykład. Tak, i od razu polecamy wam wariant trudniejszy, bo tutaj są dwa warianty rozgrywki i w tym wariancie trudniejszym nie można wykorzystywać nazwisk twórców. Myślę, że to byłoby zbyt oczywiste. Tak, w każdym razie wariantów i propozycji tytułów jest tutaj całkiem sporo, bo na każdej z tych kart znajdują się dwa tytuły i nie wiem, może przeczytam jakiś taki przykładowy, jak to wygląda. Dobra, na przykład Książę Persji Piaski Czasu. Nie można używać słowa parkour, sztylet oraz gra komputerowa. I za użycie każdego z tych zakazanych słów są minusowe punkty. Tak, do tego dochodzą takie żetony, które właśnie można przypisywać za każdy błąd, ale ja myślę, że nie trzeba się tak naprawdę trzymać bardzo mocno tych reguł czy tych zasad, które tutaj zostały ustanowione. Można sobie wymyślać własne. Ważne, że jest naprawdę mnóstwo tytułów, które można kreatywnie podać. Tak, i ważne, żeby się dobrze bawić. Nasz przyjaciel z kolei tytuł Zaginiona dziewczyna przedstawił jako kobita, która gdzieś wsiąkła. No i jakby wszystko jasne, ale też troszkę pośmianka było. Tak, ja miałem w głowie jakiś science fiction, które gdzie to kogoś wciągnęło do jakiegoś innego wymiaru. Kompletnie mi nie przyszło do głowy, że chodzi o kobietę, która zaginęła. O, to znaczy, że drugi raz pojawił się obligatoryjny Fincher w tym odcinku. Do. Druga gra, tym razem planszowa, którą chcielibyśmy wam polecić, być może nie ma zbyt dużo wspólnego z filmami jako takimi, ale ma na pewno sporo wspólnego z Władcą Pierścieni, o którym mówiliśmy przed momentem, czyli klasyczna magia i miecz. Ja powiem szczerze, że w wersję oryginalną w to pierwsze wydanie grałem mając jakieś 10 czy powiedzmy 11 lat i bardzo ciepło wspominam właśnie tamte momenty, więc postanowiłem, że sobie zainwestuję i przypomnę sobie te stare, piękne czasy, kiedy człowiek nie musiał nic robić poza chodzeniem do szkoły i zainwestowałem właśnie w tę nową wersję. Ja szczerze mówiąc na początku nie byłam jakoś bardzo pozytywnie nastawiona do tej gry, miałam bardziej takie na zasadzie, a no dobra, mogę sobie pograć, ale tak bez przesady, bez jakiegoś wielkiego zaangażowania, po czym oczywiście okazało się, że jest jedna wielka wojna i wszyscy chcą wygrać. Tak, no ale dodajmy, że wygrałaś ostatecznie.
Szczęście początkującego. No. Tutaj oczywiście mamy taką klasyczną planszę, na której stawiamy pionki. Wybieramy postać spośród kilku kart, które zostały przygotowane. Do nich stawiamy pionki oznaczające naszą moc, siłę oraz żyćko. Potem rzucamy kostkami, no i wszystko się toczy. Myślę, że to jest idealny pomysł na prezent z kilku różnych powodów. Po pierwsze, gra się w to naprawdę zaskakująco przyjemnie, nawet po latach. I oczywiście pewnie tutaj turboplanszówkowcy stwierdzą, że jest miliard lepszych gier, ale to jest magia i miecz. Come on, klasyka. Po drugie, jeżeli już komuś sprezentujecie taką magię i miecz, to także jeszcze istnieją do niej dodatki. Także macie załatwione prezenty na najbliższe parę lat, jeżeli macie ochotę. Nam zajęła ta rozgrywka, ostatnio graliśmy jakieś 5 godzin, coś takiego, tak z hakiem, więc jest to pomysł na taki zimowy wieczór jak najbardziej. Ale myślę, że i tak już sama podstawowa wersja dostarcza sporo radochy, więc polecamy serdecznie. Tak. I gra ma też relatywnie niski próg wejścia, powiedziałabym. Oczywiście tam niektóre zasady te związane z późniejszymi etapami są dosyć skomplikowane, ale wystarczy mieć instrukcję pod ręką i będzie dobrze. Będzie dobrze, kochani. Ja nie lubię grać według zasad. A teraz taka mała przerwa, ponieważ jakiś czas temu dostałem od Agnieszki coś, co wypatrzyłem na kanale YouTube'owym kolesia, który nazywa się Chris Ramsey. On się skupia na iluzjach, na sztuczkach karcianych itd., itd., ale od paru lat robi także zagadki logiczne, rozwiązuje zagadki logiczne i te zagadki potrafią kosztować na przykład 20 tysięcy dolarów i one są absolutnie niesamowite, kiedyś dorwę je w swoje apki i w ogóle, ale są także warianty budżetowe i to jest na przykład jeden z nich. To jest taka zagadka po prostu, którą trzeba rozpracować na tej zasadzie, że musimy te dwie ścianki od siebie odseparować. W jaki sposób? No to już jest wasza inwencja. Ta zagadka to tak zwane Hanayama Puzzle. Jest ich całkiem sporo, można na przykład na stronie Empiku dorwać. One kosztują bodaj po 40 parę złotych, ale tutaj oczywiście pojawi się plansza z ceną. W każdym razie jest cała masa takich zagadek logicznych i myślę, że to też jest świetny pomysł dla kogoś, kto na przykład całe życie chciał być Indianą Jonesem, Nathanem Drake'em, chociażby Lara Croft. No i to jest też, oprócz tego, że fajny właśnie taki drobiazg dla kogoś, kogo interesują takie przygodowe, powiedzmy, klimaty, to też jest całkiem dobry sposób na rozpoczęcie jakiejś rozmowy. Bo to jest taka mała, intrygująca rzecz. Możesz zaproponować komuś, że no, a może chciałbyś sam spróbować? I później kolejne tematy. A na sam koniec zostawiliśmy sobie taką rzecz, a właściwie rzeczy, o które bardzo często pytacie pod naszymi materiałami. Mianowicie chodzi o Dawidowe koszulki. Ponieważ większość koszulek, które noszę w materiałach, pochodzi z Other Peace. I jakiś czas temu rozmawialiśmy z nimi właśnie, no bo też jedna i druga strona jakby zorientowały się, że te pytania pojawiają się co chwilę, więc może coś z tym zrobimy. I od paru miesięcy, jeżeli obserwujecie nasz Instagram, to możecie raz na jakiś czas trafić właśnie na kod rabatowy. No i nie inaczej jest tym razem. Mamy dla was kodzik rabatowy, który można wykorzystać właśnie w sklepie online'owym Other Peace na koszulki, kubki i tak dalej, i tak dalej. Teraz ten kod się tutaj wyświetla. Dostaniecie od nas taki mały świąteczny rabacik. Jeżeli któraś z moich koszulek, które nosiłem w materiałach, wam przypadła do gustu, no to możecie jej poszukać, może jeszcze jest na stanie. Dokładnie tak. I wydaje mi się, że każdy fan popkultury znajdzie tam jakiś wzór dla siebie, niezależnie czy to na koszulkę, na bluzę, na torbę, na kubek, cokolwiek. No i co? Tym optymistycznym akcentem dotarliśmy do końca tego poradnika prezentowego. Nie wiem ostatecznie, ile materiału wy dostaniecie, ale my już sobie tutaj troszeczkę gadamy, więc mamy nadzieję, że znaleźliście chociaż cokolwiek dla siebie, czy cokolwiek was tutaj zainteresowało, niezależnie od tego, czy faktycznie zamierzacie kupić coś już na te święta, czy powiedzmy wrócić do tego tematu za jakiś czas. Myślę, że kilka fajnych fantów się znalazło. Oczywiście pamiętajcie też o tym, żeby nie poddawać się jakiejś presji, nie robić czegoś na siłę, bo ten rok, wydaje mi się, nie oszczędzał nikogo i naprawdę nie ma sensu jakby robić czegoś ponad stan. Jeżeli chcecie komuś sprawić prezent i macie na to środki, to zróbcie, ale proszę, nic na siłę, bo to nie ma sensu. Najważniejszy tak naprawdę jest gest, najważniejsze jest to, że jesteście i myślicie o tej osobie. No, my jeszcze nie życzymy wam wesołych świąt, bo na pewno jeszcze przed świętami coś na kanale się pojawi. No i to wszystko od nas. Do zobaczenia w następnych odcinkach.